Zaraz zobaczymy na rynek Warszawy. Przywitamy jednak gościa, pana Macieja Dudę, prezesa zakładów mięsnych Duda. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Pan sprawdza notowania giełdowe, nie sprawdza, jak to jest? Raz dziennie? Raz dziennie sprawdza notowania giełdowe. No i co się dzieje na tej warszawskiej giełdzie ostatnio? No jest jakaś mała korekta. Ale to jest mała korekta i szansa, żeby kupować akcje, zarabiać pieniądze na nich? Czy to jest taka korekta? Jeśli chodzi o globalny rynek, no trudno mi się powiedzieć, jeśli chodzi o spółkę PKN, to w nią wierzę i wiem, że mam przed sobą dobre perspektywy, o tym bardzo porozmawiamy za chwilę. Bardzo odpowiedź. Tak, o tym porozmawiamy za chwilę. Porozmawiamy jeszcze chwilę może o tym, co dzieje się poza Dudą. Chociaż to będzie najważniejsze za moment. WIG, MWIG 40. Tutaj mamy największe spadki, więc być może tam warto zajrzeć, co się dzieje. Radzą sobie tak samo dobrze jak ostatnio przede wszystkim Puławy. Nie wiem, być może rzeczywiście to jest pokłosie dobrych wyników Polic, a segment nawozowy w Puławach też duży. Pewnie o nawozach to pan ma jakiś pogląd? Będą drożały nawozy? Pewnie będą. Jeżeli... Pana ofert, bo pan ma gospodarstwo rolne, tak, prawda? Tak, no my staramy się kupować duże wyprzedzenie, tak powiem. Mamy zakontraktowane na najbliższy sezon nawozy, bo właśnie spodziewamy się podwyżek. Ile? Zawsze jest tak, że za skutkiem wzrostu cen zbóż jest wzrost cen nawozów, więc to myślę, że patrząc rok do roku, to minimum kilkanaście procent, a może więcej, bo też cena gazu, która jest głównym kosztem zakładów produkujących nawozy, myślę, że będą starały się to przerzucić na konsumenta. A pan ile nawozów zużywa? Znaczy pan, no, firma, wszystkie spółki. To jest istotna pozycja kosztowa nawozy, czy inne są istotniejsze? Znaczy, no, nawozy są jednym z głównych składników kosztów produkcji rolnej, tak, w produkcji rośliny. To jest kilka milionów zakupu. I pan wszystko hedżuje sobie? Kupuje wcześniej? Znaczy, staramy się kupować, tak powiem, z wyprzedzeniem, tak, żeby być już gotowi, jesteśmy gotowi w tej chwili już do sezonu jesiennego w tym roku. To zobaczmy w takim razie, kto traci dzisiaj, bo nawozy zyskują, między innymi Puławy, które produkują między innymi nawozy. Widzi pan, jakie spółki tracą dzisiaj? Widzę, oczywiście. Dlaczego Duda traci dzisiaj? Znaczy, ja myślę, że to jest przyczyna niezrozumienia wyników, które są kwartalne, które są niezłe w obliczu tego, że mamy przesunięte święta z roku, z pierwszego kwartału na drugi kwartał. To jest bardzo ważna informacja, bo święta były pod koniec kwietnia, więc... I mniej szyneczki. Szyneczka się sprzedała głównie w kwietniu, więc ten wynik i efekt szyneczki, jak się tak nazywamy, święta wielkanocne, zobaczymy dopiero w drugim kwartale. To rybne spółki też tak będą miały, myśli pan? Graal na przykład, nie wiem, Seko i tak dalej, też tak może być? Nie, tak? Myślę, że... Znaczy, ryby się sprzedają raczej jednak na święta Bożego Narodzenia, więc myślę, że tutaj na pewno jakiś wzrost konsumpcji również w sektorze rybnym jest na święta, bo to w ogóle jest jakiś tam... Czyli święta wielkanocne to efekt jajka i szynka jest głównym, tak powiem, jednak jak naszym składnikiem stołu świątecznego. Dobrze, to zobaczymy, co pan nam powie o tych wynikach. Ja tam coś pogrzebałem, może mam jakieś pytania, ale to za moment. Zobaczmy, co jeszcze. To teraz zakłady mięsne Duda. Żeby zrozumieć wyniki, to trzeba zrozumieć też, na czym polega ten biznes, te podstawowe segmenty w spółce. Najważniejszy, największy segment w spółce to jest segment produkcyjny, czyli jest produkcja własna trzody chlewnej. W dalszej kolejności to jest segment produkcji rolnej roślin, czyli to są pasze, produkujecie dla swoich... Nie, produkujemy zboża. Zboża produkujecie. Segment handlowy, ten, który przynosi największe zyski. I segment rolny zwierzęcy, czyli własna trzoda chlewna. Tak jest, tak. Okej. Okay. Panie prezesie, to teraz, czego my tu nie rozumiemy? Pan powiedział, że niższe przychody, bo one spadły o 2,8%, to jest przede wszystkim efekt przesunięcia kalendarza świąt, tak? I po prostu była mniejsza... przychody akurat wzrosły rok do roku. Wzrosły, przepraszam, o 2,8%. Ale w segmencie... Spadły w dystrybucyjnym segmencie i tutaj na pewno mieliśmy... W tym segmencie ponieśliśmy porażkę, tak powiem, w pierwszym kwartale. Podjęliśmy działania naprawcze, natychmiastowe, nawet łącznie z dokonaniem zmian w zarządzie spółki Makton. Mamy nowego prezesa spółki Makton, więc jakby to też zareagowaliśmy natychmiast i wierzymy, że w drugim kwartale te wyniki będą dużo lepsze. Natomiast to, co jest fundamentem i jakby najważniejszą kwestią w wynikach pierwszego kwartału, to są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest rzecz, która się wydarzyła zgodnie z kalendarzem, czyli święta wielkanocne były 24 bodajże kwietnia, więc jakby cały efekt sprzedażowy przesunięty został na kwiecień, no bo te 3 tygodnie przed świętami były najważniejsze tak naprawdę. I to jest bardzo ważna kwestia, o której warto pamiętać i tych efektów spodziewać się należy w drugim kwartale. Druga rzecz, no to atak taki fundamentalny w nasz biznes, czyli afera dioksynowa w styczniu. I myślę, że jak weźmiemy te dwa
te dwie rzeczy zbijemy z sobą, że to jednak było olbrzymi spadek konsumpcji przez chwilę i olbrzymi spadek cen, to ja na te wyniki patrzę należy z dużym spokojem i myślę, że z zadowoleniem. A jaka umiarkowanym. No mieliśmy, tak powiem, dioksyny w Niemczech. No tak, tak, no ale to odbiło się na świadomości konsumentów i ceny spadły o 20 kilka procent, tak powiem, w ciągu 2 tygodni, więc żywca i tego naszego surowca to był taki pik załamujący ceny i potem od razu po uspokojeniu przez nasze służby weterynaryjne, przy opanowaniu sytuacji wzrost tych cen. Tu też ważną rzeczą jest to, że PKN Duda oprócz tego, że sobie poradził z tym to jeszcze zainwestował w prywatne przechowalnictwo, które wprowadziła natychmiast Unia Europejska, żeby tą sytuację ustabilizować. I to też jest taki efekt, że te przychody z przechowalnictwa będziemy widzieć w kolejnych kwartałach, bo w pierwszym kwartale daliśmy koszty związane z przechowalnictwem, z złożeniem, z zamrożeniem mięsa, a w kolejnych kwartałach, drugim i trzecim, będziemy księgowali przychody z Agencji Rynku Rolnego, która będzie za to prywatne przechowalnictwo dopłacała. Więc to taka inwestycja w przyszłość. Też jej nie widać w pierwszym kwartale w wynikach, natomiast to są rzeczy, które zrobiliśmy i które będą skutkowały pozytywnie w kolejnych kwartałach. Czyli co, wyniki drugiego kwartału będą widać wyraźne, będzie widać poprawę rok do roku na poziomie sprzedaży, tak? Tak, sprzedaży i spodziewamy też się dynamiki, tak powiem, zysku rok do roku. A czy, bo teraz tak, można, bo pan powiedział, dzwoniliśmy prezesa, tam popełniliśmy kilka błędów, to znaczy, że pierwszy kwartał poszedł poniżej biznesplanu? W dystrybucji tak. A czy drugi kwartał i cały rok, to jest jeszcze na tyle dużo czasu i na tyle macie ustabilizowaną sytuację, jeśli chodzi o koszty i rynek, że nadrobicie to i zrobicie swoją własną wewnętrzną prognozę? Na dzisiaj nie widzimy żadnego zagrożenia, tak powiem, dla własnej prognozy, która jest. Z tego powodu, że te segmenty, które, bo dystrybucja, tak powiem, tak powiedziałem, gorszy wynik, natomiast po pozostałych segmentach notujemy lepszy wynik niż się spodziewaliśmy, więc zakładam, że inne segmenty plus odbudowa w dystrybucji pozwolą nam spokojnie wykonać wewnętrzny plan. A jaki to jest plan? A to jest plan o kilkanaście procent lepszy niż rok 2010. Na poziomie zysku. Spółka nie publikuje prognoz, więc jakby uchyla się na poziomie zysku, tak? Że ma być kilkanaście procent więcej, tak? Uchyla się odpowiedzi na to pytanie. No trochę pan powiedział, a tak w pół drogi byśmy stali i tylko KNF nie czy się przyczepić, czy nie. No więc uznajmy, że celem spółki jest ten kilkunastoprocentowy wzrost po to, żebyśmy, tak powiem, mogli przynieść efekty dla akcjonariuszy i też zarząd mógł być usatysfakcjonowany tym, co w spółce się dzieje. Cały czas wdrażamy i pogłębiamy efekty restrukturyzacji, więc myślę, że tutaj wierzymy, że ten biznes rośnie. Dzisiaj spółka wskaźnikowo jest jedną z tańszych na pewno w sektorze na giełdzie, bo to jest tam po umorzeniu akcji PDE na poziomie 13, uwzględniające historyczne dane, więc myślę, że możemy spokojnie mówić, że jeżeli inwestorzy docenią, to jest potencjalnie duży wzrost wartości naszych akcji. To już tyle reklamy, to niestety wydarzyło się w końcówce tej wypowiedzi, ale jest warto, żebyśmy jeszcze porozmawiali, bo to jest dobra okazja, żeby zapytać w ogóle, jakie są perspektywy dla producentów żywności, producentów szczególnie mięsa, ale także producentów zboża, no bo na tym się zna nasz gość, tym się zajmuje od lat. Za chwilę do tego przejdziemy. Proszę Państwa, teraz Świat wokół rynku w Seli. Prezes polskiego koncernu mięskiego Duda, pan Maciej Duda jest z nami. Ma pan profil na Facebooku? Nie mam, ale spółka od jakiegoś czasu, tak powiem, aktywnie uczestniczy w Facebooka, także myślę, że to też nowe narzędzie komunikacji z naszymi konsumentami. A pan uważa prywatnie, że Facebook jest, daje taką, właśnie co daje firmie, skoro firma ma profil na Facebooku? Znaczy, no jest to ciekawe forum dyskusji, wymiany, tak powiem, z uczestnikami również rynku kapitałowego, więc... A to nie pan siedzi na tym Facebooku i odpowiada? Nie, absolutnie. No to... Nie zarządza pan? To się zatrudnia jakiś dział, czy to nie, marketing to robi? To, tak powiem, robią ludzie podlegli pod dział marketingu, tak bym powiedział. Tak więc to jakby, no... Również, jeżeli to są jakieś tam rzeczy formalne, to musi tam być zaangażowane biuro zarządu, które dba o bezpieczeństwo i informacje. Jasne. A to jest bardziej wsparcie sprzedaży, czy to jest bardziej, nie wiem, wspieranie wiedzy o waszych klientach? Do czego to... Znaczy, na pewno to dzisiaj nie jest jeszcze narzędzie, które może być takim bezpośrednim wsparciem sprzedaży. Myślę, że to jest bardziej, tak powiem, pozycjonowanie firmy w mediach nowoczesnych i szukanie dojścia do konsumenta po to, żeby go przekonać, że nasz produkt jest lepszy i żeby jakby uwiarygodnić naszą firmę. A pan wierzy w ogóle w ten biznes, bo jest taka spora dyskusja, czy te wszystkie społecznościowe portale, które są już wyceniane kosmicznie, ale są niepubliczne, tak jak Facebook, czy to jest kolejna bańka spekulacyjna? No, to trudno powiedzieć, jeżeli słyszymy o wycenie Facebooka 50 miliardów, to na pewno jest to już godna wycena.
Myślę, że przy tej wycenie nie zainwestowałbym prywatnych pieniędzy w Facebooka. Mm-hmm. Panie prezesie, a co się stało w Dudzie w segmencie produkcyjnym? Bo jak pan mówi, że błędy i też takie przesunięcia w kalendarzowe spowodowały, że wynik handlowy był gorszy, ale jak się spojrzy na segmenty, to przychody najbardziej spadły w segmencie właśnie produkcyjnym, czyli rozbiór mięsa i lekkie przetwórstwo. Efekt tak naprawdę dioksyn, ponieważ część produkcji zamiast na sprzedaż poszło, tak mówię wcześniej, do prywatnego przechowalnictwa, które... Czyli na magazyn poszedł towar? Na magazyn, i nie tak. Rozpoznaliście przychodów, tak? No nie możemy rozpoznać przychodów, jakby on jest na towarem w magazynie, więc to jest jedna rzecz ważna, że on jest po prostu wyceniony w cenie zakupu, a ta cena była wtedy bardzo niska, no bo tak mówiłem, ceny się wręcz załamały na rynku żywca. I dzięki temu przechowalnictwu to się udało Unii Europejskiej, w całej Unii ustabilizować tą sprawę i producenci żywca tego aż tak mocno nie odczuli. To trwało dosłownie 3-4 tygodnie, to cała spadek pikowy. To kiedy to się da wypchnąć z magazynu, żeby... Prywatne przechowalnictwo jest od 3 do 6 miesięcy, więc jakby załóżmy, że do połowy marca kończyliśmy składowanie, więc trzeba sobie policzyć. Pierwsze wysyłki mogą być w czerwcu, a tak naprawdę efekt sprzedażowy będzie w trzecim kwartale z tego tytułu. Taki ekstra się pojawi wtedy, tak? No dodatkowy, tak powiem, efekt i sprzedaży, i myślę, że to powinien też się pojawić marsz, no bo spodziewamy się, że w trzecim kwartale te ceny będą bardzo wysokie, jeśli chodzi o mięso. Co będzie z cenami zbóż, bo wy jesteście producentem, ten segment produkcji rolnej, 6 800 000 przychodów w tym roku, no słabiej niż przed rokiem, prawda? To jest, jeśli chodzi o segment roślinny, tak naprawdę to jest bardzo koniunkturalny biznes w różnych kwartałach. No bo zrobi się na nim bardzo dobrze przy naszych przychodach. Tak, dokładnie, więc jakby tutaj tu widać efekty restrukturyzacji też z mniejszym zatrudnieniem, tak powiem, w tym segmencie. I myślę, że to jest taki segment, który w tym roku jest taką naszą perełką, ponieważ tu spodziewamy się dobrych wyników właśnie na te wysokie ceny zbóż. I to dzisiaj nieważne, czy one będą na tym poziomie, które są, czy będą trochę niższe, ponieważ i tak to jest dużo powyżej naszych planowanych wewnętrznych budżetów. A pszenica u was jest przede wszystkim w produkcji? Znaczy nie, mamy, tak powiem, pszenicę, rzepak. I tak powiem, jęczmień to są chyba główne. I czy te surowce rolne, one są w trendzie spadkowym, trwałym? Czy osiągnęły swoje maksima i będzie korekta teraz? Czy na pewno jakaś korekta temu rynkowi się należy. To jest jednak rynek, jeśli chodzi o zboża i rzepak, to są, myślę, jednak bardzo duże spekulacje na tym rynku. Trochę chyba jednak oderwane od rzeczywistości, od możliwości konsumentów. Tak jak powiedziałem, one są bardzo wysoko, znaczy bardzo mocno wyżej niż nasze wewnętrzne budżety zakładające przyzwoitą rentowność, więc częściowo mamy ten z kontraktami zapięte i zahedżowane, częściowo czekamy na żniwa, żeby sprzedać, więc czujemy się z tym segmentem bardzo komfortowo. I chciałem jeszcze pana zapytać na koniec Makton, czyli tam ten temat, od którego zaczęliśmy, to jest spółka handlowa, grupująca spółki handlowe, części Dudy. Tak. To tak, raz ma iść na giełdę, raz ma nie iść na giełdę. Jest po co w ogóle? Potrzebuje ta spółka pieniędzy? Potrzebujecie podnieść kapitał w Maktonie? Tak naprawdę dzisiaj z perspektywy całej grupy to Makton, sens pójścia Maktonu na giełdę będzie tylko wtedy, jeżeli będziemy mieć ciekawe cele do przejęcia. Jeżeli takie będą, różnego rodzaju rozmowy prowadzimy, żeby to były duże przejęcia, które mocno umocnią pozycję Maktonu na rynku dystrybucji tradycyjnej, wtedy ma to sens, wtedy pójdzie na giełdę. Bo pan jak mantra powtarza, że interesują nas przejęcia podmiotów dużych, takich o składach 100 milionów złotych, i pan mówi o segmencie właśnie produkcyjnym, ale też handlowym, czyli do Maktonu by to pasowało. I handlowym, tak. To no, handel tylko że będziemy rozwijać na bazie Maktonu. Ale pan tak mówi, bo po prostu to jest takim celem strategicznym, czy pan tak mówi, powtarza to, bo nie wiem, jesteście w jakimś konkretnym procesie due diligence, cokolwiek? Mówię dlatego, że jest to naszym celem strategicznym przyjętym przez Radę Nadzorczą i Zarząd, a co do kwestii formalizowania przejęć, to jeżeli będą okoliczności, które sprzyjają, to pan powie. Dobra. Które wymagają, tak powiem, komunikacji, to powiemy, no bo tak naprawdę na razie nie ma o przejęciach nie mówimy do momentu, aż ich nie zrealizujemy, bo to... Ale pytanie, czy jesteście w trakcie jakiegoś projektu? Nie, nie jesteście. Pracujemy, tak bym to ujął. Cały czas, tak powiem, trwają różnego rodzaju rozmowy i różnego rodzaju badania wstępne czy bardziej zaawansowane różnego rodzaju spółek. Czy w tym roku jeszcze będziecie z jakąś ofertą do banków w sprawie odkupu w celu umorzenia części akcji od banków wychodzić, czy nie? Generalnie zasada jest taka, jeśli chodzi o na dzisiaj stan prawny, to możemy to zrobić jednorazowo w całości, więc myślę, że w tym roku kolejne oferty do banków nie będziemy kierować, aczkolwiek
Nie mamy takich planów, ale to wszystko się może zmienić w zależności od rozwoju sytuacji. Jak będzie dobry cashflow, to może tak. Kto wie. Mhm. Panie prezesie, a dywidendy przez ile lat nie będzie? Pewnie najpierw skończycie z bankami historię, pewnie się pozbędzie banków, podziękuję bankom za pomoc i wtedy... Myślę, że tu, jeśli chodzi o banki, to wszyscy są zadowoleni z tej restrukturyzacji, bo i banki odzyskają swoje pieniądze i spółka dostała kolejną szansę i impuls do rozwoju. Jeśli chodzi o dywidendę, to do roku 2012 zakaz jest wypłaty dywidendy. Banki nie mogą głosować za dywidendą, więc myślę, że to jest najwcześniejszy termin, który można dopiero po roku 2012 rozmawiać o jakiejkolwiek dywidendzie, a myślę, że spółka ma cele rozwojowe i tu wypłata dywidendy jakiejś niewielkiej nie poprawiłaby satysfakcji akcjonariuszy. Bardziej myślę, że zysk na akcję będzie tym, co będzie satysfakcjonowało akcjonariuszy. Pan Maciej Duda, prezes PKM Duda, był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Nie wybiera pan się dzisiaj do Aten? Nie. To dobrze, bo tam dzisiaj nie będzie lekko, strajkują...